W tym zadaniu musimy ustalić, ile jest wszystkich dwucyfrowych liczb naturalnych utworzonych z cyfr 1, 3, 5, 7 oraz 9, w których cyfry nie powtarzają się. Do rozwiązania tego zadania z kombinatoryki wykorzystamy regułę mnożenia. Musimy stworzyć liczbę dwucyfrową, czyli na każde miejsce, na miejsce cyfry dziesiątek i jedności, musimy wybrać jedną z tych cyfr, no a druga cyfra nie może się powtarzać. Na pierwsze miejsce możemy wybrać dowolną z tych pięciu cyfr, czyli pierwszą cyfrę wybieramy na pięć sposobów. I teraz drugą cyfrę wybieramy już na cztery sposoby, ponieważ jedną cyfrę zużyliśmy, czyli zostały nam cztery cyfry do wyboru na drugie miejsce. Czyli łącznie wszystkich takich liczb utworzonych w ten sposób będziemy mieli 5 razy 4, czyli 20. No i to jest odpowiedź do tego zadania, czyli zaznaczamy podpunkt C.